Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Prośba nasza o brak wywiadu wczoraj i z tego powodu Kamil z czystą głową skoczył. Znaczy na pewno z czystą głową, przede wszystkim z jasnym sposobem, takim na skakanie. I dzisiaj te wszystkie skoki były podobne, one się różniły trochę timingiem, bo to jest taki problem Kamila w tej chwili przy tym wszystkim takim ogarnięciu, żeby to było takie płynne odbicie. Jak sobie czeka na koniec progu, wtedy ono jest takie urwane, ale bym powiedział, no zabrzmi to, jak mówię, któryś raz tak samo. Naprawdę niedużo brakuje do takiego dobrego skakania. Zresztą chyba Kamil też tak wymówił. No właśnie, wczoraj widzieliśmy, że on się męczył tymi skokami wczorajszymi. Wczoraj były skoki takie męczarniem, ale trochę i przegadali, z Grześkiem przesiedzieli, przeanalizowali, skoczyli sporo skoków takich imitacji, korygujących ten problem, no i dzisiaj z całkiem innym nastawieniem podszedł do konkursu. No ten pierwszy skok to na dziesiątkę Pucharu Świata był. No na dziesiątkę Pucharu Świata i to są takie właśnie normalne skoki, czego oczekujemy. Tam jest ciasno, bo tutaj też tak mówimy, te konkursowe skoki po 2-3 metry dalej, to też by dawało całkiem inną lokatę. Niemniej jednak nie patrzyliśmy dzisiaj na stronę wynikową, tylko właśnie na to, żeby trochę pohamować emocje i skakać po prostu takie swoje założenia bardziej techniczne, aniżeli wynikowe. Mówił mi Kamil, że zmienił troszeczkę kierunek odbicia. Troszkę kierunek odbicia. No w ogóle takie było założenie na teraz, w ogóle na ten okres czasu kolejny, że jemu trochę leciało cały czas do przodu, to jest to, z czym walczyliśmy, co mówiłem już po Oberstdorfie, że tam to złapał, ale jeszcze nie korygował, tutaj było już skorygowane. Mhm. A reszta skoczków? To jest taki pechowy dla nas ten turniej 4 skoczni, bo tak, w Oberstdorfie Maciek przegrywa o 1/10, a tutaj Dawid przegrywa o 0,5 punktu. No ale przegrywa, no nie, to jest ta gorsza strona medalu. Trzeba, powiedzieliśmy sporo o Kamilu, o jakimś takim kroku do przodu, ale trzeba pochwalić Stefana, który kolejny raz, żeśmy się śmiali, że ta para z pierwszej serii to była po Prewcu i w Frondzie pewnie druga tak wyrównana i jeszcze koledzy z pokoju z jednego kraju. W ogóle to fajnie wyglądała ta rywalizacja z ich wykonaniem. Tutaj na plus. Dawid takie nie do końca udane skoki. To przypuszczalnie na Puchar Kontynentalny by to wszystko wystarczyło. Tam, gdzie jest większa prędkość najazdowa, to by działało. W Pucharze Świata, kiedy się jedzie z niższego rozbiegu, nie można tego rodzaju błędów popełniać. Natomiast trochę zawodzi Maciek tutaj, bo pokazuje z jednej strony, tak jak wczoraj z skok treningom, że potrafi skoczyć faktycznie blisko tej dziesiątki, a później tak jakby to się wszystko rozjeżdżało i nie utrzymuje w ryzach jakby swojej techniki skakania. Powiedz, bo ja zwróciłem na to uwagę i wczoraj Kamil miał bardzo niskie prędkości najazdowe. Dzisiaj też. Dzisiaj też miał. W tym pierwszym skoku poprawił, ale w drugim miał ten i z tej 50 miał najgorszą prędkość. Bardzo prawdopodobnie też byśmy to zauważyli, bo to się rzuca w oczy, szczególnie jeśli prędkości są tak na granicy pełnej dziesiątki, ale na razie tego nie będziemy tutaj przynajmniej w przypadku Kamila korygować, bo wymagana jest delikatna korekta pozycji najazdowej, a to przy tej małej ilości skoków nie jesteśmy w stanie tylu elementów połapać. Teraz kierunek odbicia. 1 km na godzinę mniej, to ile to jest metrów? Da się to przeliczyć? Jakoś tam można mniej więcej? Można gdybać, bo to nie ma... Wiadomo, że prędkość jest istotnym wyznacznikiem dla zawodnika, natomiast zależy, w jaki sposób ją uzyskasz. Korygując pozycję jazdową, mogą być gdzie indziej straty, mogą być zyski, ale tak czysto matematycznie, no to możemy powiedzieć, to są dwie belki najazdowe. Kamil jeszcze mi powiedział, ja go zapytałem o to, czy myślał o wycofaniu się z turnieju 4 skoczni, powiedział, że miał taką, przez myśl mu przeszła taka, przez głowę mu taka myśl przeszła. Znaczy, przechodzą myślę wszystkich, jak jesteśmy w koło rozwiązania, jak ustawić kolejne dni, ale też musimy patrzeć na to, w jakim miejscu na świecie jesteśmy, co jest przed nami i co mamy do dyspozycji, także tutaj nie ukrywamy, że gdzieś takie opcje cały czas krążą, ale na tą chwilę myślę, że jutro jest kolejny konkurs, do niego podejdziemy dokładnie tak jak dzisiaj, czyli utrzymując te założenia takie taktyczne i patrząc, jak to funkcjonuje w praktyce. Powiedz, nazwałeś, ty i Kamil to też powtórzył, nazwaliście skoki w Oberstdorfie światełkiem w tunelu, a tutaj te w Garmisch-Partenkirchen nie czym były? To jest kolejny kroczek, on jest malutki, bo to mamy, patrząc na tę klasę zawodnika, on jest, dalej nie jest w tym miejscu, którego on sam po sobie oczekuje, na który ma potencjał. Jest poprawa miejscami,
widzieliśmy, przede wszystkim widzieliśmy dwa podobne, równe skoki i widzieliśmy bardzo dobry skok z serii treningowej, czego nie było w ogóle w Oberstdorfie, czyli śmiało można powiedzieć, że to jest jakiś kroczek do przodu, ale musimy cały czas, nie możemy tego przyspieszać, bo to jest takie ryzyko, pewnie można byłoby się pokusić, żeby coś spróbować zrobić więcej, natomiast no na to trzeba takiego dnia treningowego. Zwróciłeś uwagę na to, jak nisko mają krok po wylądowaniu w pre-FC Freund? W kombinezonie? Ja myślę, że jest więcej takich zawodników. No ale na nich się najbardziej patrzy. Na nich się najbardziej patrzy. No, oni rywalizują w tej chwili o zwycięstwo w turnieju, chociaż tak patrząc na dzisiejszy konkurs, to nie wiadomo, czy to ten konkurs nie rozstrzygnął sprawy turnieju. A wracając do kombinezonów? No wszyscy to widzą, to nie jest kwestia ten. Natomiast to nie powinno się skończyć jakimś... No ale jakim się skończy, skoro na kontroli jest dobrze. Właśnie, sztuka zawodnika. Jeśli zawodnik na górze na kontroli ma dobrze, na dole na kontroli ma dobrze, można tylko ręce rozłożyć i próbować kombinować, zrobić dokładnie to w ten sam sposób. A te nowe kombinezony, co dojechały, one są podobne bardzo do tych Prewca czy Freunda, czy to są jednak inne ciągle? Tadziu, podobny to ma kombinezon Prewc, jak ma dwa takie same, to można powiedzieć o podobieństwie, natomiast każdy zawodnik ma inny, różnią się wzrostem, wymiarami. Chodzi o ten krok. I tak samo i Prewc i Freund mają różne kombinezony, bo Prewc ma szyty gdzie indziej, Niemcy szyją sami sobie i patrząc po ilości kombinezonów, które, bo dzisiaj akurat miałem okazję plombować kombinezony, oni przed każdym konkursem plombują nowe kombinezony. To jest w tej chwili taka maszyneria, na którą ciężko nadążyć. A powiedz, kto skakał dzisiaj w nowym kombinezowie? Kamil i Stefan. Kamil i Stefan. Ale przywiózł je Zbyszek? Zbyszek dowiózł do Lincu, ja od Lincu przywiozłem. Także byśmy się, można powiedzieć, prawie w Nowy Rok spotkali w środku Austrii. A czyli Sylwestra spędzałeś w drodze? Tak. A co teraz przed Innsbruckiem? My mamy przejazd jutro rano, są trening oficjalnej kwalifikacji, także tutaj nie ma nic. Rozumiem, że skład będzie taki jak tutaj, tylko zamiast Klimka będzie Sękał. Już powinni być nawet chłopcy w Innsbrucku, bo Maciej Maciej dojedzie z Andrzejem Sękałą, także powinni być już na miejscu, bo to jest ta zmiana, o której mówiłem wczoraj. Innej zmiany tutaj z racji tego już nie jesteśmy w stanie zrobić.